dzisiejszy odcinek. Dużo wyschniętych rzek, bardzo można powiedzieć, bardzo łatwo można uszkodzić auto właśnie, bo jedziemy często pod 100 na godzinę po głazach, łatwo jest wyrwać koło, coś takiego, żeby się stało nieoczekiwanego. Musimy cały czas mieć oczy otwarte i patrzeć, i ja, i Jacek. Jacek też mi czasami podpowiada, tu może być uskok, bo też patrzę oczami motocyklisty, więc na pewno mi to też pomaga. Na koniec mieliśmy tak, odjechaliśmy dosłownie kilka metrów obok waypointa i szukaliśmy go przez kilka minut, więc straciliśmy trochę czasu, ale nie tak dużo jak inni, bo Jacek bardzo szybko odnalazł, wiedział, po prostu czuł, gdzie to może być. To, często się jedzie na przeczucie, a to przeczucie u Jacka przeważnie bywa dobre. Co daje to, że możemy być na 10. miejscu, no to na pewno nasze doświadczenie motocyklowe, no bo takiego samochodowego nie mamy zbyt wiele. Jeździliśmy tylko w zeszłym roku 3 rajdy tym autem i to jest całe nasze doświadczenie, a wiadomo, że Dakar to jest długie i ciężkie zawody, więc tak naprawdę bardziej doświadczeni będziemy po tym rajdzie, ale no patrzymy się oczami motocyklisty, czyli chcielibyśmy, tak jakby jadąc na motorze, nie zrobić sobie krzywdy. Może dlatego auto jest całe.